O wyróżnieniu tego zawodnika zadecydował przede wszystkim fakt, że pod koniec września 2018 roku już po raz drugi w karierze zdobył z siatkarską reprezentacją Polski Mistrzostwo Świata. Sportowiec roku polszczyzny Paweł Zawodzki! Ja mam szczęście! Bardzo miło mi, nie spodziewałem się, że wygram ten plebiscyt drugi raz w swojej historii tutaj z Opolskim. Piąty sezon w Kędzierzynie. Już od pierwszego sezonu powtarzam i mówię o tym głośno, że czuję się tutaj jak w domu, czuję się świetnie. Po pierwszym mistrzostwie nie zastanawiałem się, nawet nie marzyłem o kolejnym. Taki mały, biedny, przestraszony gdzieś tam z boku stał, pomagał. Ale jak widać, przebojem się udałem do pierwszej reprezentacji i śmiało można powiedzieć, że to jest numer jeden w naszym kraju, jeżeli chodzi o tę pozycję. Mamy dzisiaj rozstrzygnięcie plebiscytu najlepszych sportowców, trenerów, działaczy w naszym województwie. Chciałbym przede wszystkim bardzo serdecznie im pogratulować tego, że w dniu dzisiejszym otrzymają wyróżnienia za to wszystko, co wkładają w czasie treningów, w czasie zawodów, ile przeżywają stresu. Ale myślę, że to wszystko, co robią w sporcie, to ich wzmacnia. I chciałbym, żeby zawsze czerpali pozytywne emocje i energię z tego, że robią tak wspaniałe rzeczy w sporcie, że rywalizują, konkurują, ale jednocześnie daje im to mnóstwo radości. Mam nadzieję, że to Mistrzostwo Polski wróci do nas, bo moim zdaniem tutaj jest jego miejsce. Mamy świetną drużynę, świetnego trenera. Wszystko w klubie działa jak należy, więc mam nadzieję, że największy sukces jest przed nami. Mateusz Bieniek, miejsce trzecie. Jestem bardzo zadowolony. Pierwszy raz tutaj w Opolu jestem wyróżniony. No, jest to dla mnie bardzo miłe i bardzo się z tego powodu cieszę. No, moje sukcesy trenerskie to przede wszystkim w sporcie młodzieżowym, tak, w tamtym roku. Wcześniej też w Mistrzostwach Świata i Europy, w halowych i na torach otwartych. Także no, są sukcesy, brakuje tylko awansu do Igrzysk Olimpijskich. Nominowano mnie do talentu roku. Zdobyłam w tamtym roku brąz na Mistrzostwach Europy w kumite do 50 kg. A zwycięża Justyna Tudry, koszykarka z Staliczek. Przygoda z koszykówką rozpoczęła się w 5 klasie podstawówki już. Gram obecnie w klubie Stal Brzeg. Jestem bardzo dumna tak naprawdę z tego, bynajmniej dzięki rodzicom, którzy wyrazili zgodę na to, abym tak poszła w świat. Takie rzeczy osiągnęłam. Moja przygoda z lekką atletyką rozpoczęła się wraz z zakończeniem mojej kariery sportowej, jaką trenowałem piłkę nożną przez 7 lat. Moje marzenia sportowe na najbliższą metę na razie się spełniły, ale co roku stawiam sobie nowe marzenie. I jak dla każdego sportowca myślę, że Igrzyska Olimpijskie są marzeniem sportowym. W 2018 byłem 6 na Mistrzostwach Polski, 10 na Mistrzostwach Europy. No, startowałem w różnego rodzaju pucharach Polski i w takich innych zawodach mniejszej rangi. Serdecznie pozdrawiam mieszkańców całego województwa opolskiego. Mam nadzieję, że godnie reprezentujemy Was jako zawodnicy Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Zapraszamy jak najczęściej na nasze mecze. Mam nadzieję, że z chęcią przyjedziecie zobaczyć siatkówkę na wysokim poziomie. Serdecznie zapraszam, Paweł Zawodzki.